Szacuje się, że obecnie w Polsce na cukrzycę choruje około 2 milionów osób, z czego ponad 90% pacjentów to są chorzy z cukrzycą typu drugiego. Bardzo ważną rzeczą jest, że wielu z tych chorych, około 50%, może nie wiedzieć o tym, że choruje na cukrzycę, a powikłania tej choroby niestety w tym momencie postępują. Przyczyną, że tak wielu chorych jest nierozpoznanych, jest to, że chorzy na początku choroby nie mają żadnych specyficznych objawów. To, co może nas alarmować, to na pewno zwiększone pragnienie, utrata masy ciała, ale także należy pamiętać o tym, że chorzy o zwiększonym ryzyku, to są chorzy otyli, chorzy, którzy w rodzinie mieli cukrzycę, chore, które przechodziły cukrzycę ciążową, chorzy z nadciśnieniem tętnym, są to chorzy, którzy pomimo braku jakichkolwiek objawów hiperglikemii powinni być diagnozowani w kierunku tej choroby. Pewnym problemem w naszym kraju jest to, że najnowsze grupy leków przeciwcukrzycowych, które są już szeroko stosowane w Europie, niestety dla polskich pacjentów są odpłatne i nie mamy możliwości ich stosowania. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ te nowe grupy leków przede wszystkim są lekami bezpieczniejszymi, nie narażającymi chorych na niedocukrzenia. To jest bardzo istotne. Jeżeli chodzi o porównanie Polski z krajami europejskimi, no właśnie różnicą jest między innymi to, że nie wszystkie grupy leków, które chcielibyśmy mieć dostępne dla naszych pacjentów, są w Polsce obecne, a także to, że stosunkowo drogie są nowoczesne insuliny w naszym kraju, szczególnie dla pacjentów z cukrzycą typu drugiego. Szczególnie chodzi mi tutaj o insuliny analogowe długodziałające, które dla wielu chorych są pełnopłatne i niemożliwe do zastosowania, a z klinicznego punktu widzenia są to preparaty przede wszystkim bardzo bezpieczne, zmniejszające ryzyko hipoglikemii. Algorytmy leczenia cukrzycy typu drugiego są różnorodne. Najczęściej w początkowych stadiach tej choroby po rozpoznaniu efektywne są leki doustne i tutaj rzeczywiście mamy wiele grup leków, które są dostępne. Wiele z nich niestety nie jest refundowane i przez wiele lat chorzy mogą być bardzo efektywnie tymi preparatami kontrolowani. Po wielu latach trwania cukrzycy większość chorych wymaga insulinoterapii. Tutaj takimi podstawowymi algorytmami, przede wszystkim na początku choroby, jest zastosowanie insulin tak zwanych bazowych, długodziałających, do leków doustnych. Większość chorych w Polsce z cukrzycą typu drugiego stosuje insuliny nieco starsze, które są mniej bezpieczne, które obarczone są większym ryzykiem hipoglikemii. Jedynie w pewnej podgrupie chorych z cukrzycą typu drugiego możemy zastosować nowocześniejsze preparaty długodziałające, które są dla chorych bezpieczniejsze. Późniejsze stadia insulinoterapii wiążą się z zastosowaniem bądź mieszanek insulinowych, bądź intensywnej insulinoterapii. Mamy w Polsce dostępne na szczęście insuliny analogowe, charakteryzujące się większym bezpieczeństwem, większą wygodą leczenia dla pacjentów. Jednakże są one w części odpłatne dla pacjentów, co dla wielu pacjentów stanowi pewien problem.